Zdrowe i piękne zęby są wizytówką każdego człowieka. Aby móc jednak w pełni cieszyć się doskonałym stanem swojego uzębienia, niezbędna jest właściwa profilaktyka jamy ustnej, która stanowi fundament mocnych i zdrowych zębów. Bardzo lubię swoją pracę. Jest to moje hobby. W ciągu dnia bardzo lubię kontakt z pacjentem, edukowanie tych pacjentów, żeby ta higiena ich nie tylko w gabinecie, ale także i w domu była na odpowiednim poziomie, żeby nie mieli problemów z kamieniem, z próchnicą. Mam pacjentów, którzy są i nastolatkami, jak i osobami starszymi. W każdym wieku należy dbać o higienę jamy ustnej. Higienizacja powoduje to, że mamy świeży oddech, nie mamy płytki bakteryjnej, brak próchnicy, ponieważ przestrzenie międzyzębowe non-stop są oczyszczane, nie ma kamienia nazębnego, mamy zdrowe przyzębie. Najlepiej co pół roku. Jest to taki optymalny czas półrocznej higienizacji, wtedy jesteśmy w stanie ocenić poziom płytki bakteryjnej oraz kamienia u pacjenta. Wtedy po higienizacji robię krótki instruktaż higieny, jak pacjent ma dbać w domu o zęby i widzimy się później za pół roku. Właściwa profilaktyka jamy ustnej jest niezwykle istotnym elementem, który pozwoli nam cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem przez długi czas. Regularne usuwanie kamienia nazębnego, usuwanie złogów, osadów czy przebarwień, a także fluoryzacja zapobiegną pojawianiu się próchnicy. Nie warto czekać, aż pojawią się dolegliwości bólowe, tylko zastosować skuteczne działania prewencyjne.